Celem deinstytucjonalizacji pomocy społecznej jest stworzenie systemu alternatywnego dla wielkich zamkniętych placówek. Służy temu rozwój usług świadczonych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym i własnym środowisku. Część mieszkańców DPS-u przy odpowiednim wsparciu mogłaby nadal funkcjonować samodzielnie, np. we własnym mieszkaniu, mając wciąż kontakt z przyjaciółmi, znajomymi czy nawet leczącymi ich od lat lekarzami. Kontrola NIK pokazała, że w Lubuskim rządowe programy proponujące alternatywne formy pomocy społecznej, mieszkania chronione, rodzinne domy pomocy czy centra opiekuńczo-mieszkalne albo nie cieszą się zainteresowaniem władz lokalnych, albo nie są wdrażane mimo zainteresowania. Powodem są przede wszystkim ograniczone możliwości finansowe samorządu.